Płuckie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. 8. już edycja Polskiego Ładu rozstrzygnięta. Program rządu Prawa i Sprawiedliwości to bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych w samorządach. Kolejny raz na wsparcie liczyć może również województwo łódzkie. 40 milionów złotych z rządowych środków przeznaczymy na 3 bardzo ważne dla mieszkańców projekty infrastrukturalne. W ramach tego rządowego dofinansowania inwestujemy w poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Wyremontujemy około 26 km dróg wojewódzkich. Zintegrujemy sieć połączeń kolejowych i autobusowych. Kupimy 13 autobusów, a 2 miliony przeznaczymy na budowę nowego budynku WORD-u w Kutnie. Nowa konstrukcja jezdni, chodniki, zatoki autobusowe, przebudowane skrzyżowania, latarnie drogowe, do tego 2 km kanalizacji deszczowej. Kilka miesięcy przed terminem zakończyła się modernizacja drogi wojewódzkiej nr 726 w Rzeczycy w powiecie tomaszowskim. Droga przed rozbudową była w złym stanie technicznym, była wąska, a kolejny i ubytki w nawierzchni stwarzały zagrożenie dla uczestników ruchu. Spotykamy się, by podsumować bardzo ważną inwestycję dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego i Opoczyńskiego, dla mieszkańców miasta i gminy Rzeczyca. 9 miesięcy przed zakończeniem inwestycji już możemy z tej drogi korzystać. Ta inwestycja jest niezwykle ważna. Jeszcze to, że jest ona przyspieszona i oddana teraz w październiku, to mnie bardzo cieszy, ponieważ tą drogą codziennie jeżdżą dzieci do szkoły. Koszt prac to ponad 16 milionów złotych, a środki te w całości pochodzą z budżetu samorządu województwa łódzkiego. Można tam dostać warzywa, owoce, miody, tradycyjne chleby, regionalne wędliny i sery, ale też przetwory i wyroby garmażeryjne. Nasze ryneczki prosto od rolnika mają już roczek i ciągle zyskują na popularności. Po produkty chętnie sięgają mieszkańcy Łodzi i restauratorzy, którzy chcą wyróżnić się naturalną, zdrową żywnością w swoich lokalach. Wyjątkowe przestrzenie dla rolników i producentów żywności funkcjonują w dwóch przeciwległych miejscach Łodzi, przy ulicy Drewnowskiej i na terenie Centrum Handlowego Port Łódź. Ryneczek Marszałkowski i Ryneczek Wojewódzki zorganizowane zostały przez Urząd Marszałkowski we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego. Pracują z pasją i zaangażowaniem, kształcą kolejne pokolenia Polaków. Mowa o nauczycielach z Łódzkiego. Podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej była okazja do podziękowań za ich trud. Nauczyciele i dyrektorzy z placówek oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa otrzymali nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za specjalne osiągnięcia dydaktyczne. Wyróżnienia wręczał wicemarszałek Zbigniew Zięba.